rozmawialiśmy przed blisko 2 laty. Jednym z twoich celów, a może tym podstawowym, którym kierowałeś się przychodząc do rekordów, było to, aby zdobyć wszystko, co jest w futsalu możliwe w naszym kraju. No i zdobyłeś wszystko. No tak, jestem bardzo zadowolony. Udało się zdobyć mistrzostwo, puchar, 2 super puchary, zagrać 2-krotnie w Lidze Mistrzów i myślę, że taki cel rozwoju i zdobywania tego, co tutaj jest do zdobycia, to na pewno jestem bardzo z tego zadowolony. No i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku dołożymy mistrzostwo kolejne. I to legło u podstaw decyzji o przedłużeniu umowy z rekordem? Na pewno, dobrze się tu czuję w Bielsku Białej, praktycznie jak u siebie w domu i już początki wiadomo były ciężkie, ale tutaj już zaaklimatyzowałem się jak najbardziej w tym mieście. Klub jest doskonale prowadzony, myślę, że są dobre warunki rozwoju i myślę, że no, głupotą byłoby stąd na to chodzić. Żadna w tym zasługa rekordu, ale poniekąd twój osobisty, personalny sukces też związany z futsalem to kapitańska opaska u biało-czerwonych. Na pewno miłe wyróżnienie. Otrzymałem tą opaskę od trenera Błażeja Korcińskiego. Nie wpływa to jakoś mega na mnie więcej mobilizacyjnie. No po prostu taka funkcja jest. Mam nadzieję, że będę się z tą funkcją też dobrze prezentował na boisku, bo to jest najważniejsze. Wróćmy do Cygańskiego Lasu. Przed tobą umowy z klubem przedłużyli Bartłomiej Nawrat i Michał Marek. Jesteś trzecim, szykuje się naprawdę mocna orkiestra w sezonie 2019-2020. No na pewno, no tutaj zawodnicy, którzy są na miejscu, już stanowią wielką jakość, co pokazywali i pokazujemy, tak, gdzieś tam na boiskach futsal Ekstraklasy i w Europie, więc myślę, że ten zespół będzie się dalej rozwijał i szedł do przodu.